Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Za oknem już ciemno, mimo że godzina jest jeszcze bardzo wczesna. Pada, jest nieprzyjemnie. W domu nie ma już jako takich, już albo jeszcze, jako takich większych prac. I w związku z tym dzisiaj robię krokiety. Krokiety, które robi się u nas już od bardzo, bardzo dawna. I które moja rodzina wręcz uwielbia. Krokiety troszkę inaczej, bo tradycyjne są z kapustą, kapusta z grzybami. Robiłam też krokiety jajko ze smażonym jajko z porem. A tutaj będą krokiety z ryżem i mięsem. No i tutaj w związku z tym zacznę od przygotowania właśnie farszu ryż. Wszystkie składniki i mniej więcej proporcje będziecie mieli podane w opisie. Kliknijcie sobie palcem w tytuł i te składniki się pojawią. Przy czym zawsze podkreślam, nie trzymamy się u mnie ściśle receptury. Dodacie więcej tego, mniej tego, też będzie palce lizać. Tutaj naprawdę kuchni nie można się bać. Ryż wypłukany stawiam teraz na ogniu. Wody nalewam, nie mam proporcji. Ryż ma pływać tutaj luźno, tworzyć te ziarnka takie luźne, niezwięzłe, niezbitą pulpę. Tu chodzi o to, aby były one oddzielnie. Ale leje. Jak z cebra. Woda w tym roku będzie jak nic na polach. Ciekawe, jak ten mój ogród. Czy będzie coś w tym roku na nim, czy może będę ryby łapać? Bo i tak może być, że będę łapać rybki. Ryż się gotuje i teraz w międzyczasie przygotuję mięso. Mięso mielone z łopatki. Najlepiej się tutaj sprawdza łopatka, ale nie taka idealnie chuda. Musi być troszeczkę tłuszczyku. I to mięso sobie doprawiam majerankiem. Majeranek jest tutaj podstawą z tego względu, że on nada takiego ciekawego smaku dla mięsa. Majeranek uprawiać tego mogę ja. Majeranek poprawia trawienie, ułatwia perystaltykę jelit, także tutaj w mięsie powinien się znaleźć i my tego majeranku tak naprawdę używamy dużo do wszystkiego, czego się tylko da. Czosnek może być świeży, może być granulowany, ale przyprawy dajemy już według własnego uznania. Chodzi o ilości, bo jakie, to też podam. Ale ilości tych przypraw to musicie już sami sobie wypraktykować. Ja już robię to na czuja, na oko, na garści, stara galicyjska miara. Taka nasza, regionalna. I chyba się najlepiej sprawdza tak naprawdę. Tutaj to mięso z tymi przyprawami sobie przemieszam. Nie musi być dokładnie przemieszane, bo za chwileczkę będzie to wszystko smażone. Dobrze jest, jeżeli to mięso przyprawi się dzień wcześniej, wstawi do lodówki, to ono wtedy tymi przyprawami przejdzie. Ono nabierze takiej, można powiedzieć, mocy. Ja idę dzisiaj na łatwiznę, bo krokiety chcą już, więc mięso nie zdążyło tutaj niestety przejść tymi przyprawami. Wymieszane na patelkę i teraz to mięsko sobie podsmażę. Nie daje żadnego tłuszczu, z tego względu, że ono wypuści sok własny i tutaj tego będzie dosyć sporo. Podsmażam je na taki lekko rumiany kolorek. Tam się smaży i gotuje. Żeby nie tracić czasu, to w międzyczasie przygotuję sobie ciasto na naleśniki. Ciasto na naleśniki tak naprawdę każda gospodyni ma już opracowane do perfekcji i własne proporcje. Pokażę Wam, jak u mnie się te naleśniki robi, aby były idealne do krokietów. Mąka, oczywiście mąka przesiana, do tego dodaję olej. Olej z tego względu, że nie będę w ogóle już podlewać patelki żadnym tłuszczem.
dodany do naleśników sprawi to, że one nie będą się przywierać, nie będą przywierać do patelki, nie będą się rozwalały, nie będą pękały. Także olej, jedno jajko, jajek nie daje więcej tutaj na tą ilość mąki, bo jajko ma właściwości spulchniające. Jeżeli bym dała ze 3-4 jajka do naleśników, to one będą takie, takie puchłe jak omlety, a te mają być do krokietów cienkie. Także jajko jedno, aczkolwiek musi być, żeby nadać tych właściwości. Jajko tutaj też jest cenne, bo jednak ono wiąże. Powinno być wybijane na spodek. Ja mam jajka od własnych kur i jestem nie w 100, a w 1000% pewna tych jajek, także wybijam prosto do miski. Woda, troszkę wody i mleko. Zawsze mieszam wodę z mlekiem, wtedy te naleśniki są delikatniejsze. Można też robić na wodzie gazowanej, ale do krokietów nie bardzo tutaj mi odpowiadają. No i teraz będę tyle dodawać mleka, aby konsystencja była idealna, taka lejąca. Ciasto ma mieć taką konsystencję i teraz dodaję sól. Sól oczywiście do smaku. I tutaj na 70 deko mąki daję pół szklanki oleju. To jest taka odpowiednia proporcja, odpowiednia porcja oleju do tej ilości mąki. Soli wedle uznania. U mnie jest to taka dobra łyżeczka, łyżeczka i troszeczkę, aby nie były z kolei te naleśniki mdłe. Mięso się już dosmażyło. Ryż też już jest idealny. Zaleję go teraz zimną wodą, żeby on odstał, zahartował się i żeby te ziarenka były poszczególne. Dobrze go wypłukam, wymyję jeszcze teraz, żeby z tej kluszczonki go oddzielić, pozbawić tej kluszczonki, żeby później w krokietach ten ryż nie tworzył takiej zbitej, jednolitej masy. I smażenie naleśników na dwie patelnie pójdzie szybciej. Patelnie specjalne do naleśników. I tutaj polecam Wam, kto nie ma, to zakupcie sobie takie patelnie. Fajna sprawa. Ja też męczyłam się na zwykłej patelni. Te naleśniki później, jak zwijałam krokiety, one mi pękały. Mimo że robiłam ciasto tak samo, pękały, rozdziawiały się, gdzieś tam te naleśniki się szczerzyły. Te patelnie są przystosowane tylko do naleśników i później taki naleśnik z takiej patelni w ogóle się nie rwie, w ogóle nie pęka, nie szczerzy się. Smażą idealnie. Też ktoś mi tu, Jola mi poleciła te patelnie właśnie zakupić i też ja się tak męczyłam, a ona któregoś razu mówi: Boże, jak ty się mordujesz, mówi, kup sobie patelnie do smażenia naleśników. Nawet nie wiedziałam, że takie są, powiem Wam, ale od kiedy je kupiłam, ułatwiły życie. Naprawdę, naleśniki wychodzą idealne. Smażą się równiutko, nie ma, tak jak zwykła patelnia, ona przeważnie ma takie delikatne wgłębienie, później to ciasto ścieka, bądź na brzegi, bądź tu. Tu są idealnie nalane, idealnie to ciasto się rozprowadza po patelni. No i smaży się je z dwóch stron normalnie. I pod pierwszego naleśnika na patelnię warto dać kapeńkę tłuszczu, z tego względu, że pierwszy naleśnik może się porwać. Dlatego warto jest przesmarować, można kawałkiem tłuszczu czy jakiejś oliwy troszkę dać, żeby patelnia poczuła tłuszcz, zanim wlejemy tutaj ciasto z olejem, a następne już pójdą gładko. Ten jeszcze troszkę.
naleśniki usmażone. I teraz przygotuję sobie nadzienie do tych naleśników. Ryż już jest odcieknięty, wypłukany. Do tego teraz dodaję usmażone na patelce mięso. Generalnie przyprawia się je tak jak gołąbki. Do tego mięsa dodaję wegetę swojej roboty na oko. Tutaj już trzeba wyłapać własny smak. I sól z pieprzem. Sól z pieprzem. Kurczę, jednak polski jest ciężkim językiem. Dobrze, tak ktoś kiedyś powiedział. Ryż już wcześniej miałam solony i też tutaj polecam solenie ryżu, dlatego że te ziarenka, one już przejdą solą. Jeżeli ich się nie posoli, one będą mdłe. I teraz doprawiając, już nie nabiorą tej soli w siebie i trzeba będzie odczekać jakiś czas, aż to wszystko przejdzie tymi przyprawami, aż ten ryż nabierze słoności, bo później jak krokiety postoją, na drugi dzień może się okazać i na pewno się okaże, że jest mało słona. Mało słony farsz. Także ja tutaj zawsze solę ryż, polecam solenie ryżu. I do tego dodaję jeszcze cebulkę prażoną. Cebulka może być również podsmażona na złoto na patelni. Można też dodać cebulkę prażoną. Bardzo dobrze się ona tutaj komponuje. Ilość w zależności od smaku. Daję około łyżki i uważam, że to w zupełności wystarcza. No i teraz co? Teraz trzeba dokładnie wymieszać, żeby to się wszystko połączyło. Pieprz kręci w nosie. Doprawione idealnie. Można jeszcze tutaj dodać natkę zielonej pietruszki. Można dodać troszkę szczypiorku. Nawet jest to wskazane. Nie dużo, ale delikatnie. Wtedy szczypiorek z pietruszką przełamią ten smak, nadadzą takiej świeżości, takiej zielonej świeżości, jak ja to mówię. I teraz zwijanie krokietów. Farsz na naleśniczka kładziemy i zwijamy. Technika zwijania już chyba każdy ma swoją. O, i zobaczcie, naleśniki, krokiety w ogóle nie pękają, nie szczerzą się, a zawsze miałam ten problem, że jak go zwinęłam, to tutaj z tej strony bądź z tej zaczynał mi pękać, rozdziawił się, to wszystko wyłaziło. Jednak tutaj na tych patelniach, jak się smaży, to te naleśniki właśnie nie pękają. Ja jestem zadowolona. I tutaj dziękuję Joli, że mi poleciła te patelnie, bo naprawdę ułatwiły mi w dużej mierze życie. No i przede wszystkim te krokiety wyglądają jak krokiety, a nie jak jakieś takie porozrywane, nie wiadomo co. Krokiety pozwijane i teraz obsmażanie, panierowanie. Jajko, bułka tarta, jajko roztrzepać. I teraz powiem Wam, że te krokiety można przygotować sobie dużo wcześniej i zamrozić, ale zamrozić w takiej postaci nieopanierowane, bo później jak się wyciągnie takie opanierowane krokiety, one tak jakby tracą na wartości. To jest to samo, co z gołąbkami. Jak zamrozimy je już uprużone, mają inny smak. Mrozimy je jeszcze przed uprużeniem, wyciągamy i dopiero prużymy. Znikam i znikam. Pojawiam się i znikam, i znikam, i zniknął. To jest Edziu. No i rozproszyłam się, no nie wiem, co chciałam mówić. Ja kręcę. Znajdziesz jakieś odpowiednie słowo. Tak, znajdę jakieś odpowiednie słowo. Chyba mówiłam o mrożeniu. Tak, można je zamrozić, tak? Teraz bez opanierowania, bez obsmażenia wyciągnąć, rozmrozić, opanierować, obsmażyć i są jak świeżutkie, jakby dopiero były zrobione. No i obtaczamy w jajku, w bułce. Dokładnie i na rozgrzaną
patelkę. Patelkę mam tą samą, co smażyłam sobie naleśniki. Najlepiej jest to robić ręką. Pięknie się smażą. Na złociutko. I z każdej strony, żeby były złociutkie. Były dwa. Zostawiałam, żeby trochę ostygły. Przychodzę, został jeden. Dostał nóg. Zginął. Zniknął. Nie ma. Jest jeden. I teraz przepołowię go tutaj. Zobaczycie, jak wygląda w środku. Tak wygląda krokiet w środku z ryżem i z mięsem. Bardzo ciekawa kombinacja. Podejrzewam, że wielu z Was zna taki farsz, taką wersję krokietów. A kto nie zna, to polecam. Polecam, bo naprawdę są fajne. To jest coś innego i naprawdę smacznego. W wykonaniu szybkie, nietrudne. Zgromadzicie składniki, zrobicie i gotowe. To by było na dzisiaj tyle. Będę się z Wami żegnać. Życzę Wam dużo radości z takich małych rzeczy. Nie płakania nad tym, co nie trzeba. Wszystko przemija, wszystko idzie sobie w dal. Nie ma co się martwić. Najważniejsze są dwie zdrowe ręce, dwie nogi. Jeżeli to jest ok, to i wszystko inne będzie ok. A to, że coś tam się zepsuje, że gdzieś coś tam nam nie wyjdzie, to już można gdzieś tam wszystko się, że tak powiem, odkuć i jeszcze raz odkuć. Najważniejsze jest zdrowie i tego Wam dzisiaj życzę. Trzymajcie się, do następnego.